Siema, witam w kolejnym odcinku podstawowych trików na hulajnodze. Pierwszy odcinek, który nagrałem półtorej roku temu, przypadł Wam do gustu, o czym świadczy liczba odtworzeń pod nim. I teraz, ponieważ mam dużo czasu, postanowiłem poskładać kolejny taki odcinek. Ten film został poskładany w połowie z moich nagrywek, które trzymam na dyskach, i w połowie z klipów, które dostałem od wszystkich ziomali, którzy mi je wysłali. I dzięki nim właśnie powstał ten odcinek, więc dla Was wszystkich wysoka piona. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby polubić ten film, zasubskrybować mój kanał koniecznie i dać znać w komentarzu, który z tych trików jest Waszym ulubionym albo którego najbardziej chcielibyście się nauczyć. Dajcie mi też znać, jakie triki chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku tej serii. Tymczasem zapraszam do oglądania. Pierwszym triczkiem w tym zestawieniu jest heel whip. Heel whip to taki tail whip, tylko że w drugą stronę. Ogólnie triku warto uczyć się na obie strony. Heela najlepiej zacznij ćwiczyć od razu po wykatowaniu tail whipa. Im wcześniej go ogarniesz, tym lepiej dla Ciebie. Nauczenie się heel whipa da Ci nowe możliwości i masę kolejnych trików przez łączenie heela z innymi podstawowymi trikami. Ten trik możesz siekać wszędzie i nie potrzebujesz do tego nawet skateparku. W sumie bez znaczenia, czy wolisz jeździć na streetie czy na parku, rurę trzeba umieć. Boarda robi się oczywiście na rurkach, ale można też trzaskać go na krawędziach murków lub na copingach. To, co ja osobiście uwielbiam w tym triku, jak i generalnie w grindowaniu, to to, że jak już się tego nauczysz i robisz to pewnie, to taki boardzik sprawia mega, mega dużo frajdy i satysfakcji. Do nauczenia się boarda wystarczy mała rurka, a jeśli już ogarniasz pewnie fibla, to board slide jest wyłącznie formalnością. To tylko kwestia przełamania strachu. To bardzo prosty triczek i to nie jest żadna czarna magia. 50-50 to kolejny podstawowy grind, który polega na ślizganiu się po rurce, kącie murka lub copingu boczną częścią spodu podestu. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt skomplikowane wyjaśnienie. Gdy mamy zamontowane w hulajnodze pegi, to taki trik nazywamy double pegiem. Czyli zasada jest taka, że 50-50 jest bez pegów, a double peg jest, kiedy mamy peg z przodu i peg z tyłu. 50-50 można nauczyć się w bardzo bezpieczny sposób na dowolnym małym murku lub krawężniku. Wystarczy opanować samo trafienie krawędź i dalej jest już tylko z górki. Gdy ogarniesz 50-50 na murku, to warto porwać się na katowanie tego na małej rurce. Zasada jest taka sama i wystarczy tylko przełamać strach. 50 połączone z heelem lub tróją jest już naprawdę fajnym bangerkiem. Większość osób chce na początku wykatować dubla, jakby to był jakiś kamień milowy skuteringu. Choć i tak sam podwójny tail whip jest trikiem dość podstawowym. Można go łatwo ogarnąć na flacie, choć najlepiej nauczyć się go z bęku, bo wtedy najłatwiej opanować technikę kręcenia tego triku. Gdy umiesz szybko i pewnie kręcić jednego tail whipa, to zakręcenie dwóch jest wyłącznie kwestią dobrego wybicia i utrzymania hulajnogi pod sobą w czasie kręcenia drugiego whipa. Generalnie sztuczka wydaje się trudna, ale gdy ją się sklei parę razy, okazuje się banalnie prosta. Fingerek jest już triczkiem nieco grubszego kalibru niż te poprzednie i wymaga więcej techniki, zwłaszcza w streetowym wykonaniu. Triczek ten jest uniwersalny i można go wykorzystywać w każdym stylu jazdy. Do wykatowania go najlepiej ogarnąć wcześniej degraby, bo to ułatwia mocno temat. To jest jeden z niewielu podstawowych trików, który raczej polecałbym katować na początku z quatera lub z wyższego bęku. Dlatego, że quater podbija nam hulajnogę do góry i łatwiej jest wypchnąć później podest. Dużo osób katowanie fingera ogranicza do szukania go ręką po wybiciu i chaotycznego próbowania wypchnięcia go dłonią. A do tego trzeba zarówno schylić się do hulajnogi, jak i hulajnogę pociągnąć do góry. W tym samym czasie. To taki mały tip ode mnie. Nauczenie się fingerka jest zdecydowanie dużym osiągnięciem dla każdego młodego zajawkowicza, ale pamiętajcie jednak, żeby nie poprzestawać tylko na samym fingerku i próbować łączyć go z innymi trikami. Brief flip to bezprecedensowo trik, który jest mokrym snem niejednego scooter kida. Wygląda naprawdę mega, mega efektownie i profesjonalnie, czego raczej nie można mu odmówić. Czy jest jednak tak trudny i zaawansowany? Zdecydowanie nie. Brief flip jest naprawdę trikiem dość prostym do nauczenia się, zwłaszcza na quaterach. Wystarczy dobrze opanować kręcenie go, a jeśli potrafisz już robić ery na quaterach, to pozostaje tylko przełamać się, żeby wylądować go obiema nogami na podejście. Jeśli masz plan katowania briefa na quaterze, to naprawdę gorąco polecam zaopatrzyć się w dodatkowe wkładki podpięty, bo w przeciwnym wypadku prawdopodobnie mocno je sobie poobijasz. Takie życie, no. Daj znać w komentarzu, jeśli wiesz, o czym mówię.
Nieco trudniej ma się sprawa z briflipem robionym z wybicia na wprost. Ten wymaga już nieco więcej niż odrobiny techniki połączonej z porównywalną porcją szczęścia. Idealne opanowanie briflipa wymaga dużo czasu i wielu, wielu powtórzeń. Ale zdecydowanie warto, bo gdy umiesz go już robić z flatu i z grindów, to jest to mega totalna kosa. Tak samo w przypadku parkowego stylu. Ogarnięcie briflipa otwiera drogę do buttercupu, więc zdecydowanie warto go katować. Hurricane to następny podstawowy grind, choć nie tak prosty już jak na przykład board slide. Myślę, że nie jeden katujący go ziomal nie trafił w rurę i wykonał spektakularne przeziemienie plecami, które odczuwa przy okazji zmieniającej się pogody przez kolejne dziesięciolecia. Hurricane to taki mały paradoks, bo to takie ślizganie się po rurce do tyłu, ale jednak do przodu. Trik zdecydowanie warty nauczenia się, bo wygląda naprawdę fajnie i jest podstawą do katowania konkretnych streetowych kombosów. Whip Rewind to sztuczka, która moim zdaniem wymaga najwięcej czasu ze wszystkich wcześniej wymienionych trików. To połączenie whipa i heela. I choć może wydawać się banalna, to taka zdecydowanie nie jest. Nauczenie się właściwego odbicia heela jest poprzedzone najczęściej obitymi stopami i piszczelami. Najszybciej tego triku nauczyć się można z quatera. I w zasadzie, tak jak w przypadku fingera, nie wymaga to jeszcze tak dobrej techniki. Bardziej się trzeba postarać przy rewindach z bęku lub z flatu. Rewind jest wykorzystywany zarówno na streetie, jak i na parku. Choć to raczej na parku można wykorzystać pełen potencjał tej sztuczki.